Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor, już na stałe w Warszawie. Zapraszam Was na specjalny materiał związany z 80. rocznicą lądowania aliantów w Normandii, w którym omówię i podsumuję całą serię wydaną przez COBI i oznaczoną specjalnym rocznicowym logotypem. Chociaż będzie też kilka zestawów spoza tej listy. Zatem bez zbędnego przedłużania serdecznie zapraszam. COBI. Buduj historię. Klocek po klocku. Zestawienie otwiera zestaw trzech figurek, przedstawiający żołnierzy amerykańskich. Pośród figurek znajdziemy operatora ciężkiego karabinu maszynowego z barki desantowej. Żołnierz z pierwszej dywizji piechoty, czyli słynnej Big Red One, jest wyposażony w karabin M1 Garand oraz bazookę. Spadochroniarz ze 101 dywizji powietrzno-desantowej ma na wyposażeniu plecak spadochronowy, granat ręczny i karabin M1. Niniejszy zestaw jest doskonałym uzupełnieniem zestawów z Historical Collection World War II oraz nowości z serii D-Day. Przy jego pomocy możesz zacząć zapełniać barkę desantową oraz plażę Normandii figurkami żołnierzy amerykańskich. Dzięki różnorodnym zestawom z figurkami szybko zbudujesz swoją własną klockową armię. Figurki i akcesoria możesz wykorzystać przy budowie scenek oraz dioram. Dodge WC-56 Command Car, wykonany na licencji RAM, to amerykański samochód dowodzenia służący do transportu oficerów oraz komunikacji na polu bitwy w okresie II wojny światowej. Klockowy model został opracowany w skali 1:35 i zawiera mnóstwo nadruków wzorowanych na historycznych oznaczeniach z 1944 roku. Na potrzeby samochodów Dodge został opracowany specjalny klocek o kształcie charakterystycznej atrapy chłodnicy. Model posiada obracające się koła z gumowymi oponami oraz miejsca do wpięcia figurek. W zestawie znajdują się dwie figurki żołnierzy. Dokładnie odwzorowany amerykański generał jest wzorowany na autentycznej postaci generała Dwighta Eisenhowera. Towarzyszy mu kierowca wojskowy. Klockowy model Amphibie Dacw został opracowany w skali 1:35 w ramach kolekcji wydanej z okazji 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii i jest opatrzony oficjalnym logotypem organizatorów uroczystości, które odbędą się we Francji. Nasz model składa się z 508 wysokiej jakości elementów i zawiera nadruki, które nie ścierają się nawet podczas intensywnego użytkowania. Model został wyposażony w skrętne koła, które znacznie podnoszą atrakcyjność zestawu. Pojazd transportowy nie może obyć się bez ładunku, dlatego też amerykański żołnierz kierujący amfibią przewozi mnóstwo akcesoriów, które z radością wykorzysta każdy fan klocków. Bazooka, karabin Browning, Garand, Thompson i M1 Carbine oraz lornetka to nie wszystko. W przestrzeni ładunkowej znajdują się również skrzynie, beczki, kanistry i koło zapasowe. Całość zestawu uzupełniają dwa duże druty kolczaste. Model kościoła został starannie odwzorowany z 2280 klocków konstrukcyjnych COBI. Nie zapomnieliśmy o charakterystycznych detalach architektonicznych i wspaniałych witrażach upamiętniających walkę amerykańskich żołnierzy. Zegar na kościelnej wieży wskazuje dokładnie godzinę lądowania amerykańskich spadochroniarzy. Wokół kościoła znajdują się elementy otoczenia oraz roślinność. Ponadto obok kościoła umieściliśmy również zabytkową pompę wodną, przy której toczyła się zacięta walka. Dach kościoła można odczepić, aby uzyskać dostęp do wnętrza, które możecie zagospodarować we własnym zakresie. W zestawie obecny jest najważniejszy bohater historycznych wydarzeń, czyli John Steele ze spadochronem zaczepionym o narożnik kościelnej wieży. Waco CG-4 był szybowcem używanym przez siły alianckie do transportu żołnierzy, zaopatrzenia i sprzętu na pola walki. Szybowiec mógł przewieźć do 13 żołnierzy lub równoważne obciążenie w sprzęcie bojowym, tak jak samochód Willis. Jego konstrukcja opierała się na drewnianym i metalowym szkielecie,
pokrytym płótnem. Szybowiec miał charakterystyczne skrzydła o rozpiętości około 83 stóp, czyli około 25 metrów, i był holowany przez samoloty transportowe, takie jak C-47 Dakota. Klockowy model, opracowany w skali 1 do 48, zawiera nowy klocek. Dziób szybowca, który wygląda zupełnie tak samo jak ten prawdziwy. W środku można umieścić dołączoną do zestawu figurkę amerykańskiego pilota. Model zawiera wysokiej jakości nadruki i pasuje pod względem wielkości do wydanego zestawu z samolotem Douglas C-47 SkyTrain Dakota. Razem oba zestawy tworzą niezwykły podniemny duet nawiązujący do D-Day. Czy u Ciebie również Dakota będzie holować Waco CG-4? Model łodzi Higginsa z klocków konstrukcyjnych Kobe wiernie odzwierciedla swój historyczny pierwowzór, zachowując popularną skalę 1 do 35. Klockowa barka to zupełnie nowa konstrukcja zaprojektowana od początku. Model ma długość 36 cm, posiada otwieraną rampę i szczegółowo odwzorowany pełny kadłub. W zestawie znajdują się ruchome elementy, takie jak dwa karabiny maszynowe z osłoną oraz mechanizm opuszczania i podnoszenia przedniej rampy oparty o system limek. Nie zapomnieliśmy o takich detalach jak ster, turbiny i otwierana klapa, pod którą znajduje się zarys silnika. W zestawie zastosowano tylko trwałe nadruki. Aby okazale wyeksponować ten piękny model, zaprojektowaliśmy specjalną klockową podstawkę ekspozycyjną z tabliczką zawierającą nazwę łodzi. W komplecie znajdują się również dwie figurki przedstawiające amerykańskiego żołnierza piechoty oraz marynarza z załogi barki. Na samej barce powiewa dwustronnie zadrukowana duża flaga USA. Poza wydaniem nowych zestawów wznowiliśmy też jeden stary, a jest nim najbardziej znany amerykański wojskowy ambulans WC-54 w modelarskiej skali 1 do 35. Wszelkie detale graficzne są kompozycjami z klocków oraz wysokiej jakości nadrukami, które nie ścierają się nawet w trakcie intensywnego użytkowania. Model wydaliśmy przy zachowaniu najwyższej doskonałości na licencji Ramtrax. Konstrukcja pojazdu w wyjątkowy sposób odzwierciedla oryginalne kształty swojego historycznego pierwowzoru. Model kontynuuje serię zabytkowych samochodów, które powstały przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu zaprojektowanych elementów. W zestawie znajdziecie świetne wieloczęściowe błotniki, klocek imitujący chłodnicę, szybę z nadrukowanymi wycieraczkami oraz wiele, wiele innych przydatnych elementów. Auto jest proste w budowie i podatne na modyfikacje. Bardziej doświadczeni konstruktorzy z łatwością wykorzystają dostępne elementy do tworzenia innych wersji samochodów lub ciężarówek. W zestawie znajduje się figurka sanitariusza z rewelacyjnym nadrukiem na hełmie. Na wyposażeniu ambulansu znajdują się również klockowe nosze. Zestaw uzupełnia klocek z nadrukowaną nazwą pojazdu. Klockowy, legendarny Jeep Willys wyposażony jest w ciężki karabin maszynowy oraz liczne akcesoria. Na przykład koła z gumowanymi oponami obracają się i można poruszać samochodem podczas zabawy. Do zestawu dołączona jest figurka przedstawiająca żołnierza amerykańskiej 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej, czyli słynnych Screaming Eagles. Na pojeździe i figurce znajdują się wysokiej jakości nadruki, które są wzorowane na historycznych oznaczeniach z epoki. Na pojeździe i figurce znajdują się wysokiej jakości nadruki, które są wzorowane na historycznych oznaczeniach zaczerpniętych bezpośrednio z zabytkowego samochodu należącego do firmy Kobe. Nie pominęliśmy nawet takich detali jak naszywki z charakterystycznym orłem na ramieniu żołnierza. Zestaw doskonale uzupełnia bardzo bogatą serię Historical Collection World War II od Kobe. Ten zestaw to ten sam Jeep, który był opisywany przed chwilą, ale posiada kilka dodatkowych elementów. Jest nim specjalna przyczepa transportowa, w której można przewozić ciekawe akcesoria. Do zestawu dołączone są dwie figurki przedstawiające żołnierzy amerykańskiej 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej Screaming Eagles. Na pojeździe i figurkach znajdują się wysokiej jakości nadruki, które są wzorowane na historycznych oznaczeniach.
Nie pominęliśmy nawet takich detali jak naszywki z charakterystycznym orłem na ramionach żołnierzy. Licencyjny Jeep Willys został wydany w kolekcji przygotowanej z okazji 80. rocznicy D-Day i bitwy o Normandię. Najpopularniejszy na świecie samochód terenowy z okresu II wojny światowej został zaprojektowany w skali 1:35 i składa się ze 130 elementów. Wersja medyczna była przeznaczona do transportu medyków i sanitariuszy. Dzięki możliwości zamontowania noszy na pace pojazdu możliwa była ewakuacja ciężej rannych. Na pojeździe znajdują się wysokiej jakości nadruki, które są wzorowane na historycznych oznaczeniach. Do zestawu dołączona jest figurka amerykańskiego medyka z charakterystycznym hełmem zawierającym czerwony krzyż. W komplecie znajdują się również nosze, które można zamontować na samochodzie. Klockowy Sherman, znajdujący się w serii Company of Heroes, został starannie zaprojektowany w skali 1:35 przy wykorzystaniu 615 elementów. Czołg zawiera działającą trakcję gąsienicową, obracającą się wieżę, ruchomą lufę, otwierany właz oraz klapę serwisową, pod którą znajduje się klockowa atrapa silnika. Do zestawu dołączona jest figurka amerykańskiego czołgisty z hełmofonem i pistoletem maszynowym M3 Smarownica. Na klockach znajdują się wysokiej jakości nadruki, które odzwierciedlają oznaczenia i detale czołgu oraz umundurowania dowódcy maszyny. Zestaw został opracowany z dbałością o detale i jest również doskonałym rozwinięciem popularnej serii Historical Collection. Model z klocków konstrukcyjnych Kobe, przedstawiający amerykański samolot transportowy Douglas C-47 Skytrain, nazywany również Dakotą, został starannie opracowany w skali 1:48 i posiada ruchome elementy, takie jak obrotowe koła z gumowymi oponami, ruchome śmigła i lotki skrzydeł oraz otwierane drzwi. Na wielu klockach znajdują się trwałe nadruki, które nie ścierają się nawet w trakcie intensywnego użytkowania. Do zestawu dołączone są dwie figurki amerykańskich żołnierzy, pilota i spadochroniarza ze 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej Screaming Eagles z charakterystycznym irokezem na głowie. W komplecie znajduje się również tabliczka z nazwą samolotu oraz wzmocniona klockowa podstawka ekspozycyjna z przezroczystymi trzpieniami. Zestawienie zamykają ponownie figurki. Zestaw trzech figurek Kobe zawierający przedstawicieli sił aliantów biorących udział w trakcie operacji D-Day. W zestawie znajduje się żołnierz kanadyjski z karabinem Lee-Enfield. Brytyjski spadochroniarz został wyposażony w pistolet maszynowy Sten. Członkini francuskiego ruchu oporu z francuskiego La Résistance trzyma w rękach pistolet osobisty oraz granat ręczny. Do każdej figurki dołączono podstawkę. Przy pomocy tego zestawu można zacząć kompletowanie figurek pasujących m.in. do wielkiej kolekcji D-Day 1944 od Kobe. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, co sądzicie o naszej serii związanej z lądowaniem w Normandii i który zestaw najbardziej Wam się spodobał. Oprócz tego w serwisie Facebook funkcjonuje strona Kobe Fans, na której również możecie podzielić się swoją opinią. Do zobaczenia w następnym filmie i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.